Cześć, ja jestem Sarcza, oto przed wami ostatni rozdział fabularny w grze Final Fantasy VII Remake. Home free, Red! I wouldn't celebrate just yet. Man, you need to lighten up. Hell, you might even try smiling. On second thought, maybe frowning suits you better. Hey, don't pout! Look. Whoa, 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 whoa! Are you guys seeing this? What is all this? Is something wrong, sir? I see. Very good. The men are on standby, sir. Your orders. Bring them in. It's like the whole damn building's made of them. Yeah. I don't understand. What are they doing? Who knows? Wedge! You don't think he got caught up in it, do you? If he did, I hope he's okay. They're coming. Who? This we don't need! Time to go! Budynek Shinry oblegany przez szepty, a my tymczasem będziemy uciekać. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, sekwencja ucieczki z budynku Shinry była w klasyku, chociaż tutaj oczywiście też to się odbywa w innych okolicznościach. Gaining on us! Come on, step on it! I'm trying, but it won't go any faster! How the hell do we get saddled with this junker?
Give it up! There's nowhere to run! Gotta get past us! Czyli niczym w rozdziale bodajże czwartym znowu mamy tę minigierkę. Chociaż tutaj w remake'u trudno mówić o minigierce, bo naprawdę też zostało to całkiem dobrze tutaj zrobione. Jak integralny element rozgrywki. Rozumiem, że ze zwykłymi przeciwnikami problemu raczej nie będzie. Dobra. Zobaczymy, kto jeszcze tutaj będzie nam przeszkadzał. Ciekawe, na ile to zdrowie, ten pasek, który mam w prawym dolnym rogu ekranu, na ile mi wystarczy. Czy muszę jakoś bardzo martwić się o obronę, czy nie? Uwaga. Mogę też blokować, jak rozumiem, nawet te ataki dystansowe. Ja też mogę z dystansu oczywiście próbować atakować. No, skubany zaraz mnie trafi. No właśnie. Najlepiej to w ogóle się wycofać w momencie, jak mnie atakują w ten sposób. Znowu spróbuję z dystansu. Przy dobrych wiatrach można właśnie nawet jeszcze innego przeciwnika na motocyklu trafić. Tak jak się przed chwilą to udało. Dobra, znowu się ochronię. I teraz naparzamy tutaj. Tylko że też nie mogę tak, kurczę, podjechać blisko. Nie zawsze przynajmniej. Uwaga, wycofaj się. Okej, okay. Jeszcze jeden z lewej. Dobra, z dystansu znowu. Tak jest. Niewiele brakuje. Jeszcze parę ciosów. Udało się. Stubborn bastards! Look! Come on! And let that be a lesson to you! Firing warning shot! Heads up! That chopper is all mine! I'll bring it down real quick. No dobra, ale ja nie mogę, rozumiem, atakować, tylko Barret w jakiś sposób. I've got you, brother. Unikamy tych ataków tutaj. Przede wszystkim się bronimy. Cloud, here. O! Try catching us now, you bastards! I hate to spoil the celebration, but there's more. Ale Red mnie też wyleczył w międzyczasie. Let's pick up the pace. No tylko jednocześnie tutaj musimy uważać. Mamy te drony. And we're safe. Ostrożnie. Can't afford to lose focus. Jeszcze jeden przede mną tutaj z lewej. Ale spróbuję troszeczkę podjechać, jeśli się uda w ogóle, bo na razie jestem za daleko. Teraz, kurde, mało brakowało. Okej. Okay. Następny. Widzę, że, kurde, kolejne rodzaje wrogów posyłane w naszą stronę. Za chwilę spróbuję atakiem dystansowym, może. Chyba, że podjadę bliżej. Bring it home! Ale nie zadało to jakichś ogromnych obrażeń, niestety. Szkoda. Okej, czyli w takim przypadku raczej się bronimy. Ale momentami irytujące jest to, że to jest właściwie też trochę przez grę oznaczone, kiedy my możemy podjechać, a kiedy nie. Nie wszystko tutaj tylko ode mnie zależy. Bo są takie momenty, kiedy nie możemy za nic w świecie dojechać, a nagle on zwalnia i dopiero wtedy naparzamy.
We're kinda in a hurry. Znowu mogłem Spinning Slash wykonać, ten specjalny atak, ale to za chwilę. Na razie trzymać się z daleka. O właśnie, coś takiego. Tylko że, jak mówię, niewiele to tego paska niestety odbiera. Uwaga, bo znowu atakuje, kurde, do tyłu. Nie jest dobrze. Też wyczuć te ataki trzeba. Nie uciekaj mi, znowu, kurczę, się oddala. Już prawie się ten pasek nabił mój, więc będę mógł specjalny atak wykonać. Może teraz? Dobra, powiedzmy. I'm counting on you. This might be it. A swoją drogą ciekawe, czy jeszcze po tym pościgu, po tym przeciwniku, czy jeszcze następnie nie wyskoczą. Don't give up. Dobra, chyba się udało, co? Nie, jeszcze nie. Jeszcze trochę ciosów muszę wykonać. Trzymamy się, trzymamy się. Zbliżyć się też do tego drona może. Przecież kurde. Chyba, że trafię go teraz. Tak też można spróbować. No i może teraz? Aj, tylko że on też się, kurde, odgryza nam tutaj. Przyspieszyć. Patrzcie, jeszcze atakował. Uwaga, uwaga. Na razie z tyłu, znaczy właściwie to wyprzedziliśmy. Ale trzymać tak się na dystans. Dobra. No już prawie się udało, kurde, jeszcze parę ciosów myślę. Nie zawsze go w ogóle widać. Czasem jest za nami. Mamy oczywiście strzałkę, która nas informuje mniej więcej z której strony atakuje, ale to nie wszystko. To nie wystarczy. To jeszcze coś. Cloud, you all right? Dzięki za leczenie. Get down! Them again! Guess we owe you another! Shit, we got incoming! I'll take the chopper! The bikes are all yours, Cloud! We've got it! The crier! Engaging targets! No dobra, może być i taki podział, że ja się zabiorę za te motocykle, a Barret za śmigłowiec, tylko cały czas na ataki śmigłowca muszę też uważać. Ja z tego co widzę, to ci tutaj przeciwnicy są bardziej wytrzymali od tych poprzednich. Ciężko jest, szczerze mówiąc, to skontrolować, żeby jednocześnie tutaj tych atakować. Ale też, żeby omijać w tym samym czasie te ataki śmigłowca właśnie. Dobra, najpierw się może zająć tym, który ma mniej tego paska, chociaż on akurat jest teraz bardziej z przodu niestety. Wow, a teraz kilka rakiet będzie wypuszczać śmigłowiec niestety. Trzymamy się od tego z daleka, no. Dobra. Udało się uniknąć. Ale to jeszcze nie koniec. Parę ataków tutaj. I teraz znowu uniki będą potrzebne. Tak jest. Dobra, jednego załatwiłem. Preparing to engage target. Drugi też padł. No i co? I muszę czekać, aż Barret sobie poradzi. Nie widzę, żeby atakował w ogóle. Ja też mogę.
Dobra. We done here? Good? Somehow. Cloud, you okay? I znowu leczenie Reda. So now, they're on our side? The Whisperers intervene, not to defend us, but to preserve the flow of destiny. No właśnie. Oh no, don't you dare! You see the piece of shit we're driving here? Says the 300-pound sack of it. Hey! Focus! Ilu jeszcze tych przeciwników nam wyskoczy? Keep it up! Za każdym razem coraz potężniejszy. Ale dobra, widzę, że te koła muszę atakować. To też chyba nabija ten pasek stagger. I'm counting on you! And we're safe. Teraz z drugiej strony w takim razie. You can do it. Uwaga, uwaga, uwaga. Do it. W takim momencie się wycofać. I've got you, brother. Do tyłu znowu. Ekstra i jeszcze jedno koło zostało. Good luck. No ale nie mogę się zbliżyć. Let's pick up the pace. Teraz dopiero. We gotta give it our all. Don't give up. Podbijamy tego stagera szybciej. Don't give up now, you guys. Kurde, ale to tylko w niewielkim stopniu mu te główne. O Jezu, nie. Ten główny pasek tylko w niewielkim stopniu, kurczę. Nadszarpnięty. It's on you. Co to są za ataki teraz? Znowu muszę te koła? Oczywiście, że tak. Ej, 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 do tyłu. Dobrze, że on, kurczę, jakoś sygnalizuje te swoje ataki. Łatwiej jest tego uniknąć w takim układzie. Teraz też. Nie ma rozwiązania. Nie. Dobra, 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 jeszcze z drugiej strony koła. Naparzać, naparzać szybciej. Dobrze, że ten stagger, wskaźnik procentowy tego staggera, cały czas się utrzymuje jeszcze z poprzedniej tej, powiedzmy, tury całej walki. Więc już teraz mamy ten stagger naprawdę spory. Na kolejny raz będzie pewnie przekraczał już 400%. It seems we have no choice. Ojejku, teraz jeszcze jakieś nowe ataki. Ale to w takim przypadku warto zwolnić i po prostu tego starać się unikać. Tak jak właśnie to teraz robię. Przy zwolnieniu to nie ma dużego problemu. Z drugiej strony też muszę, kurde, przyspieszać, co? No bo on jednak trzyma mnie tutaj na dystans. A bez przyspieszenia jednak go nie dogonimy. Taka jest prawda. Musimy zatem tutaj. Oj, 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 ale teraz bliżej. A spróbujmy teraz w ten sposób. Ciekawe, w jakim stopniu to zniszczyło te koło. Chyba w żadnym praktycznie. Jednak muszę chyba z bliska atakować. Dobra, czyli zdecydowanie się skupiamy tutaj. Ale patrzcie, jednak jak jestem blisko, to też nie posyła we mnie tych min całych. Do tyłu! W ostatniej chwili jeszcze zdążyłem. Teraz to przednie koło przydałoby się trafić za chwilę. Nie wiem, czy teraz zdążę, bo za chwilę będzie kolejny pewnie atak. Jest!
Patrzcie, już będzie ponad 500% tego stagera. Czyli jeszcze jedna taka seria i będzie po tym przeciwniku. Trzymać się na razie z daleka. Teraz spróbujemy podjechać. Chociaż to jeszcze nie koniec chyba. Znowu pewnie będzie posyłał te miny. Dobra. Spróbuję mimo wszystko to wyminąć bez jakiegoś nadmiernego zwalniania, żeby mimo wszystko jak najszybciej zbliżyć się. Kolejne ataki. Ale akurat łatwo ich uniknąć. Tylko że tutaj uwaga. Najgorsze jest to, że ten przeciwnik też zasłania te miny często i ciężko jest zorientować się, gdzie są następne ewentualnie. Dobra, teraz troszeczkę zwolnić. Kolejne koło. I na drugą stronę jazda. Hey, fight's not over yet. Don't give up now, you guys. Dał radę. Na tę stronę. Keep it up. No i wykończyć go. Nie ma innej opcji. We're kinda in a hurry. Okay, y'all, let's finish him off. Come on. Chloe, copy. Go for the head. With pleasure. Nice. Znowu to samo. Sephiroth nam się ukazuje, po chwili znika. No i to piórko. Czas w takim razie zrobić zakupy, ewentualnie wyleczyć się. A tutaj tylko jeden eliksir? Za normalną cenę to też w sumie mogę kupić. No i poza tym chyba będzie wszystko. Ostatni rozdział fabularny, ale widzę, że nic nowego się też nie pojawia w międzyczasie. Okej. W ogóle tylko teraz gram jako Cloud, co mnie trochę martwi. Bo patrzcie, ja w tym momencie tutaj nie mam wszystkiego. Okej, to teraz pytanie. Może powróćmy tutaj do tej materii ASS. Miał ją Barret. A tutaj Elemental było, prawda? Bo przekazywałem to ostatnio Barretowi właśnie. No i dobra. Chociaż trochę się zastanawiam, skoro jestem jedyny w drużynie, to czy nie czeka mnie tutaj walka tylko jako Cloud? I czy przypadkiem w takim właśnie przypadku nie powinienem sobie wybrać materii leczącej? Najgorsze jest to, że nie wiem czego się tu spodziewać. Ciężko się w takiej sytuacji do czegoś przygotować. Okay, asshole, let's... Don't. And you, you're wrong. Those who look with clouded eyes see nothing but shadows. Everything about you is wrong.
All born are bound to her. Should this world be unmade, so too shall her children. The world won't end today. But you... you will. Listen. Destiny comes. We drag our asses all this way. This is the welcome we get. Boy, oh boy. The price of freedom is steep. Embrace your dreams, and whatever happens, protect your honor as a soldier! Come and get it! This is the point of no return. Destiny's crossroads. Then why did you stop me? I'm not really sure. What will we find on the other side? Freedom. Boundless. Terrifying freedom. Like a great, never-ending sky. What you heard just now were the voices of the planet. Those born into this world, who lived and who died, who returned. They're howling in pain. Because of him, Sephiroth? Their words, they don't reach him. All these moments and memories, precious and fleeting, they're like rain rolling off his back. And when they're gone,
He won't cry or shout or anything. He'd tell you that he only cares about the planet, that he'd do everything in his power to protect and preserve it. But this isn't the way it's supposed to be. There's no greater threat to the planet than him. Sephiroth has to be stopped. He has to be. And that's why I'm asking you to help me. I know that together we can do this. But if we do, we'll be changing more than fate itself. If we succeed, if we win, we'll be changing ourselves. I guess, maybe, that's why I hesitated. You said it yourself. He has to be stopped. And frankly, I've heard enough howling for a lifetime. O kurczę. Co za przemowa Aerith. I tutaj w ogóle mamy informację, że w momencie jak przejdziemy przez tą barierę szeptów, dziwne i straszne rzeczy mogą czekać na nas po drugiej stronie. Gra nam przypomina, żeby przed tym jednak się dobrze przygotować, jeśli chodzi o ekwipunek i materię. Dlatego warto się cofnąć do automatu z tyłu, aby upewnić się, że mamy wszystko. I może to jest dobry moment. Tutaj mogę też pogadać, ale to nie będziemy tego robić teraz, jeśli nie ruszamy tamtą stronę. Tak, czyli mogę się cofnąć na szczęście. Chociaż nie wiem, czy to jest akurat konieczne, tak z drugiej strony. No tutaj oczywiście przecież mam odpowiednie zapasy, więc to nie jest jakiś szczególny problem. Bardziej myślę o tym, żeby jednak sobie przygotować te materie na całą drużynę. No nie wiem, jeśli ja teraz stąd odejdę, to automatycznie powrócę do moich towarzyszy i tyle. Ale powiem wam, że mocno mnie zaintrygowała ta przemowa Aerith. Ona teraz sprawia wrażenie tak bardzo odmienionej, tak jakby no wiedziała dużo więcej niż nasi pozostali bohaterowie. I to wydaje się jak najbardziej jasne, biorąc pod uwagę, że jest przedstawicielką starożytnych i faktycznie może wiedzieć więcej. Chociaż to też to tak wygląda, jakby ona sama sobie nie do końca z tego też zdawała sprawę momentami. Ale te jej słowa, że możemy wrócić odmienieni, zdaje się, że wszystko się może kompletnie zmienić. Dosłownie tak, jakby ona sobie zdawała sprawę z tego, co działo się w klasyku. Co czeka ją, co czeka naszych towarzyszy. Kurde, to jest normalnie rozwalające umysł absolutnie i mam nadzieję, że dalsza część tego rozdziału fabularnego i jeszcze więcej nam wątpliwości rozwieje. Więc ja teraz na pewno sobie przejrzę ten ekwipunek i będę chciał przydzielić odpowiednie materie kolejnym członkom drużyny, bo w takim układzie wobec tego ostrzeżenia gry może już nie być na to czasu, ale póki co pożegnam się z wami, a w następnym materiale będziemy przechodzić w takim razie przez tą barierę i zobaczymy, co dalej się wydarzy. Zostawcie zatem kciuka w górę, jeśli odcinek wam się podobał, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!